Działa wszystko, dobrze wygląda. Przez chwilę myślałem, że straciliśmy obraz gry, ale nie. Wszystko jest w porządku, oprócz tego, że gramy dzisiaj Free for All w ramach poniedziałków z Jegwenem. Ostatnio mówiliście i wzięliśmy was feedback do serca, że słuchaj Jegwen, ale ty tak strasznie mało mówisz podczas tych poniedziałków z Jegwenem. Tak, to prawda, Jegwen strasznie mało mówi podczas poniedziałku z Jegwenem, dlatego, że po prostu długo, ale to długo musiał myśleć nad samą grą, no i po prostu ciężko było. Jesus Christ, ten production bar nigdy nie był taki długi. Schowamy go na chwilę, spokojnie. No. Natomiast, a kontroler zadziała? Nie zadziała. Natomiast chciałem zwrócić uwagę waszą na to, że dzisiaj Jegwen nie będzie grał, tylko będzie komentował Free for All. No i kogo też mamy w tym Free for All? Tak ogólnie podsumowując, to po prostu brązy. Oprócz jednego gościa, który spawnuje się, zaraz go poszukamy, gdzie tu będzie. Może przedstawię graczy po kolei, jak leci. Mamy Swenredipsa jako różowego zerga w dolnej lewej pozycji. Mamy potem Scorpion.pl, który dostał slot Nexiusa z lewej strony mapy. Mamy również Silenta, który wskoczył na slot Barta, którego rozłączyło. Mamy Apo. Apo jest po prostu masterem. Nie, Apo nie jest masterem w tej grze, Pal jest masterem. Apo jest u góry, spawnuje się jako żółty Protoss. Natomiast jego przeciwnikiem będzie Pal, którego wszyscy na samym początku gry będą chcieli najwyraźniej w świecie zajechać, ponieważ jest jedynym masterem w tej ekipie. Mamy Dominico, który spawnuje się jako żółty zerg z prawej strony. Mamy również Rainbow, tęczę piękną, spawnującą się również z prawej strony, troszkę niżej. No i na samym końcu mamy Ghosta, który jakoś tak po cichu się po prostu w party pojawił. Który go w ogóle zapraszał? No ale nic, pojawiał się. Jak to ghosty robią? No i co? Mamy już... O, Apo właśnie wyskautował Pala. Pytanie, czy Apo podzieli się tą informacją z pozostałymi graczami, czy też zostawi ją dla siebie? Bo tak naprawdę informacja skautująca o tym, gdzie znajduje się Pal, jest bardzo, ale to bardzo cenna. Pal będzie musiał się wybronić na środku swojej bazy, będzie musiał wybronić się przed puszami przeciwnika z tego prostego powodu, że wszyscy będą chcieli go sobie pozbyć się go jak najszybciej. No i zobaczmy, co kombinują gracze. Na razie widzimy standardowe otwarcia, prawda? Bo pamiętamy, że Free for All polega na tym, że każdy po prostu udaje martwego. Tak jest! Wszyscy mówią, jedziemy mastera! Tak jest! I Pal mówi, ja na dole z prawej. Tak jest! Widzicie? Tak działa Free for All. Ja kiedyś wygrałem Free for All po tym, jak powiedziałem, że zerg gdzieś tam właśnie stracił wszystkie overlordy i wszyscy rzucili się na tego zerga, kiedy ja swoją armią rozjechałem ich bazy. Zatem, dzieje się i dzieje. Ja wiem, ale nie mów, cicho. W każdym razie widzicie, że granie Free for All polega w głównej mierze nie tyle na taktykach StarCraftowych, natomiast co na wbijaniu sobie sztyletu w plecy. I tak właściwie patrzę, co tutaj, co ja patrzę. Gracze tutaj kombinują, mamy skautujące wstawałkę Ghosta. Zawsze mnie zastanawia, dlaczego ludzie skautują we Free for All. Czy skautowanie cokolwiek daje we Free for All? Można wiedzieć, jakich ma się sąsiadów, ale technologia czy coś daje? Dominico idzie już z puszem za Palem, ale Pal już dzielnie tutaj się obudował, bardzo ładnie. Zobaczymy, jak z tego dalej wybrnie. Natomiast wracając do tego, co mówiłem wcześniej, Free for All często właśnie polega na udawaniu martwego. Jeśli udajemy martwego, duża szansa jest taka, że nas po prostu przeciwnicy nie zaatakują, uznają nas za słabego. Najlepiej swoją armię trzymać, nie pokazywać jej całej, chować się gdzieś po kątach mapy i tak dalej. Dominico całkiem pokaźną siłą zergów już wyrusza na polowanie. Tego też nigdy nie rozumiem, dlaczego gracze chcą poświęcić obronę na korzyść tego, że będą mogli komuś zadać obrażenia we Free for All. Przecież nie leży to w ich żadnej korzyści. No ale nic, takich graczy też mamy, a zatem zobaczymy. Coraz bardziej tutaj się robi nieciekawie na tym pasku produkcji, już szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co się tam dzieje. Naprawdę nie mam pojęcia, żywo. Mnie to przestaje powoli obchodzić, ponieważ trudno mi będzie trakować jakieś technologie. Mamy wlot do Rainbowa, całkiem dużo zerglingów przeciwko dwóm stalkerom, ale nie. Jednak Dominico chyba tutaj odpuści. Rainbow szykuje swoje stalkery z tyłu, mógłby je ustawić w przerwach pomiędzy minerałami, ale tego jednak nie czyni. Natomiast Dominico przeparkowuje swoje zerglingi do bazy przeciwnika. Zapomniał Ghost o otwarciu swojego supply depota, no i niestety padnie ofiarą bardzo agresywnego zerga. Co więcej, Ghost ma porażająco mało robotników na tym etapie gry. No ale nic, to jest gra otwarta dla wszystkich. Zobaczymy, co się będzie działo. W międzyczasie Pal zaczyna się już dobrze rozbudowywać. Jest całkiem bezpiecznie skończony Warp Gate. Mamy Gateway i mamy...
Tak jest, mamy to, czego nie powiem, natomiast mamy coś, oj, coś się kręci. Każdy, kto ogląda stream, wie, o co chodzi. Natomiast Ghost zostaje oficjalnie bez robotników, z jednym tylko energią na jednego. Oj, no i niestety Ghost, GG all i odchodzi z gry, niestety już po Ghostie. Natomiast Pal zadziwiająco wyrusza z puszem i korzysta z tym, że Dominiko jest dosyć zajęty. Pal na pewno zada jakieś obrażenia, zaraz zauważymy. Mamy już jednego Overlorda, który potencjalnie padnie ofiarą tego wściekłego Protossa, natomiast Pal musi uważać, żeby nikt go nie zaatakował. Jeśli ktoś go zaatakuje, będzie kiepsko, ale to kiepsko, kiepsko, kiepsko. Natomiast zobaczmy, kto tam buduje Voidreye, gdzie to? Tutaj! Tu budują się Voidreye, będą Voidreye, a Voidreye są groźne. Dominiko maksymalnie idzie w Zerglingi, zupełnie ignoruje coś takiego jak branie, ekspansję i, prawda, pilnowanie swojej ekonomii. Dominiko to jest gość, który chce po prostu zajechać swoich przeciwników i nic więcej. Tymczasem Pal decyduje się na wzięcie ekspansji, całkiem słusznie, natomiast będzie musiał pogodzić się z tym, że będzie miał dosyć kłopotliwego sąsiada. Zobaczmy, co w międzyczasie dzieje się. Łapo, Apo zaczyna techować w dropy. Będziemy mieli dropy ze strony Apo. Co więcej, Apo postanowił nie zawolować swojej własnej ekspansji, ale na chwilę wróćmy do tego, co się tutaj dzieje. Dark Templary wbiły do bazy Dominiko. Dominiko nie ma czym się wybronić, natomiast Pal ma tam jeszcze grupkę zelotów i innych bajerów. Dominiko mówi: ojejku, i musi wycofać wszystkich swoich robotników. Niestety taka już rola przypada Dominiko w tej grze, że za szybko agresję prowadził i nie udało mu się niczego wielkiego tym osiągnąć. Tymczasem Zerglingami próbuje wbić do bazy przeciwnika, natomiast tam jest już mnóstwo zelotów. No zobaczymy, czy Pal będzie w stanie się z tego wybronić. Rainbow śmieje się, ha, ponieważ co robi Rainbow? Rainbow nic nie robi, po prostu stoi. Natomiast Dominiko, już prawie się przedziera do bazy przeciwnika. Wygląda to no prawie groźnie, natomiast wierzymy cały czas w siły mentalne Pala. Pal jest graczem jedynym tutaj w tej grupie z Mastera. Robotnicy niestety wjechali razem z Erglingami do jego bazy, natomiast tam są już Dark Templary, tam jest mnóstwo zelotów, poradzą sobie z tym wszystkim, z tym całym tałetajstwem bardzo, ale to bardzo szybko. No ale nic, zobaczmy, co jeszcze się dzieje, ponieważ to nie jest jedyne starcie. Voidreye póki co nudzą się, po prostu się nudzą, ponieważ to właśnie robią Voidreye. Voidreye właśnie wyglądają jak na znudzonych. Ale takie już ich smętne życie. Pal wykończył właśnie jednego ze swoich przeciwników, bierze bezpiecznie ekspansję i wyrusza na polowanie tymi Dark Templarami, o których mało kto wie. No i zobaczymy. O, jego potencjalnym celem był sąsiedni Protoss. Czy dokładnie tam wjedzie? Zobaczymy. Jaki ciekawy portret Dark Templara, nigdy nie zwróciłem na to uwagi. No i wjeżdżają Dark Templary, ale tam jest już działko, tam jest działko i był obserwer w postaci działka, stąd też troszkę kiepsko. Dominiko jest już wyeliminowany z gry. Voidreye tymczasem, Voidreye Silenta atakują sąsiednią bazę. Scorpion.pl musi się bronić. Ma wyłącznie Feniksy. Feniksy nie są jednym z najskuteczniejszych counterów na Voidreye. No ale nic, spawnuje coraz więcej jednostek. Voidreye trzymają się dobrze w kupie, razem i tak dalej. Tymczasem Dominiko odbudowuje ekspansję na środku bazy. Na środku mapy, przepraszam. Silent tymczasem wykańcza swojego przeciwnika po prostu najzwyczajniej i brutalnie, kiedy Rainbow po prostu sobie stoi. Rainbow sobie po prostu stoi. To robi najlepiej, więc sobie dalej stoi. Silent rusza dalej z kolejnym pushem i wykańcza następne stalkery. Nie wygląda to zbyt dobrze dla Skorpiona. Skorpion będzie musiał tutaj mocno kombinować, żeby z tego się wybronić. Tymczasem Fenred Peace mówi sobie: ok, będę udawał niepozornego. Mieliśmy dropa. Rainbow robił dropa swojemu przeciwnikowi. No i poniekąd mu się udało, ponieważ różowy zerg z Fenred Peace będzie musiał się wycofać. Bardzo, bardzo brawo, Rainbow. Rainbow jednak nie tylko stoi, ale również dropuje. No i szczerze mówiąc, teraz szczęście miał Fenred Peace, że to nie on został najechany armią Voidreye'ów. Zobaczmy, co w międzyczasie robi Pal. Pal teraz przeszedł do etapu gry, gdzie on po prostu się bezpiecznie zachowuje. Tymczasem Dominiko, ciekawe, odbudowuje się i Dominiko wcale źle nie wygląda w tym momencie, biorąc pod uwagę, że jest traktowany jako ktoś zwyczajnie martwy. No ale nic, patrzmy dalej, mamy Apo. Red Peace, panie, nieładnie. Jeśli dalej będziesz lamował, przepraszam, lagował, będziemy musieli wyprosić cię z gry, ponieważ takie są zasady free for all. No ale nic, mamy pusha Apo. Apo wlatuje do bazy przeciwnika, tymczasem tam czeka na niego cała masakra działek. Co więcej, jego armia w większości jest zblokowana z przodu, z tyłu, znaczy zblokowana, nie potrafi strzelać do działek, rozwalają pylony. Czy to pomoże? Troszkę mało na te pylony padają sentry. Są najdzielniejsze sentry, jakie kiedykolwiek tylko w życiu widziałem. No i w ten sposób Apo niszczy bazę Silenta, który ma swoje Voidreye w bazie przeciwnika. Silent, widzisz?
mówiłem ci, udawaj martwego, a nie atakuj. A, chłopaki nie słuchają mnie ewidentnie. No ale nic, Apo wjeżdża właśnie do bazy Silenta i co więcej ma wystarczająco dużo stalkerów, by móc pozbyć się swojego przeciwnika. Wracają Void Reyes, ich całkiem sporo, bo aż 8. Uuu, może jednak faktycznie braknie. Może braknie, czyżby Silent samymi Void Reyesami się wybronił. No ale nic, zobaczmy co się dzieje w bazach przeciwników. Pal również stoi, po prostu stoi. Rainbow robi dropy naokoła mapy, prawda, nie przejmuje się swoimi sąsiadami, chce od razu atakować każdego, kogo tylko można atakować. W międzyczasie Scorpion.pl idzie z ostatnim pushem na swojego sąsiada kłopotliwego, będzie próbował skończyć to całe tałataństwo voidrayowe, natomiast nie zwrócił uwagi na to, że zeloty nie latają w powietrzu i co teraz? Dwa stalkery zdecydowanie nie pomogą, co najwyżej Scorpion próbuje zniszczyć tutaj jakieś pylonki, żeby kreatywnie pozbyć się swojego przeciwnika. W międzyczasie Rainbow wykończył ekspansję Dominico, Dominico chyba właśnie odpadł z gry, ponieważ wszystkie ekspansje skończyły i mamy pusha Pala, Pal pushuje prosto na Rainbowa, Rainbow, który do tej pory stał, po prostu teraz musi stać i się cofnąć, co może być dla niego troszkę zbyt dużym wysiłkiem, ale nic, targetowany Immortal niestety pozbywa się zbyt dużej ilości stalkerów przeciwnika, te stalkery z Blinkiem bardzo ładnie zagrały, no i bardzo dzielnie Pal włamuje się do bazy przeciwnika, pytanie czy starczy mu obrony, na to wszystko, musi uważać na Immortala w FFA, każda jednostka jest na wagę złota, trzeba po prostu na nie uważać, jedna po drugiej pilnować co się na nich dzieje. No i Rainbow, widać, zemściła się trochę na nim ta gra wyłącznie dropami, jego robotnicy są obecnie anihilowani po prostu i Pal jest drugim graczem, który wpada na pomysł, że to jest dobry moment na ekspansję na środku mapy. Scorpion.pl w międzyczasie został anihilowany przez przeciwnika, który po prostu gra Void Reyami, bo to robią protosi, grają Void Reyami. Chociaż Scorpion.pl nie poddaje się, tak jest, dalej ciśnie zelotami, zeloci są bardzo dobrym counterem na latające jednostki w patchu 4.1, który wyposaży je w dodatkowe skrzydła od zerglingów. Potem jak zeloci będą mogli urwać zerglingom skrzydła i po prostu przyczepić sobie do plecu. Rainbow robi kolejnego dropa, sentry i zelotami po prostu. Dropy Rainbowa są niesamowite w tej grze. Pomimo tego, że Rainbow traci całą armię, jako misję życiową zawziął sobie, że będzie niszczył przeciwników i to właśnie czyni. Co więcej, robi to na ekspansję Pala. A zatem no tutaj pierwszy raz skutecznie, pierwszy raz celowo. Czemu zelot Rainbowa? A, jeżeli to był zelot Rainbowa, okej. Scorpion.pl mówi GG i wychodzi z gry, natomiast Rainbow dalej próbuje się odbudować, jednak nie, skancelował ekspansję. Ups, coś tu nie pykło. Czyżby Rainbow.pl chciał się przenieść gdzie indziej, czyżby chciał się przenieść do bazy kolegi? No, Dominico zostawił sobie jeden ekstraktor na mapie po to, żeby po prostu popatrzeć, co się dalej będzie działo. No nic, Sweater and Peace dalej sobie tutaj stoi i nic nie robi. Okej, to jest gracz pasywny, ale buduje ekonomię, buduje zaskakująco dużo ekonomii. Czy ma jakieś upgrade'y? Nie, nie ma upgrade'ów, upgrade'y to nie jest coś, do czego by się zniżał. Pytanie, gdzie porusza się armia Pala? Pal ma już całkiem dobrego biobala, no i szczerze mówiąc zastanawiamy, dlaczego inni gracze, a już wiem dlaczego inni gracze. Apo właśnie zdenerwował się na swojego przeciwnika, który wcześniej wypędził go Void Reyami, zbudował mnóstwo stalkerów i mortali po to, żeby przepędzić armię Void Reyową. No i Void Reye próbują wrócić, ale czy im się uda, są nawet nienaczarżowane i atakują stalkerów. Ale stalkery będą po prostu za mocne w tym starciu. I Void Reye obecnie Silenta po prostu sobie odlatują. I czyżby Pal przez tą bierność przeciwników, przez to, że nikt nie chciał go zaatakować zbyt szybko oprócz Dominico, czyżby Pal zmierzał do nieuchronnego zwycięstwa? Czyżby Pal, gracz z Ligi Master, najlepiej przemyślał tą sprawę? No troszkę powoli się na to zanosi. Co więcej, ma jednego zelota zostawionego tutaj, który będzie sprawdzał, czy coś idzie w jego stronę. Praktycznie cała połowa mapy jest jego. Tutaj Rainbow dalej próbuje się odbudować, natomiast no, obecnie faworytami całego pojedynku jest Apo, który ma całkiem swoją armię, jest Silent, który ma tylko Void Reye, a także olbrzymią siłę woli i któremu nie zniszczono jednego ekstraktora, dzięki czemu zostałby wywalony z gry. No cóż, czasem zniszczenie jednego ekstraktora jest ważniejsze niż coś innego. Apo właśnie jest przyciśnięty pomiędzy dwie armie i przez to, że nie zniszczył ekstraktora, nie może wdać się w porządną bitwę. Bardzo ładnie Pal z dużą armią stalkerowo kolosową po prostu ownuje, ale nie, wycofuje się, stwierdza, ok, za dużo strat tutaj ponoszę. Natomiast nadchodzi czas na wyjście z bazy naszego kolegi nie ruszaj się. Swen Red Peace tutaj, prawda, kampuje na dole, nie zrobił jeszcze w tej grze nic takiego oprócz wzięcia ekspansji, ale nie szkodzi. Silent postanawia, tak jest, postanawia wykorzystać ostatnie Void Reye i to się właśnie dzieje. Co więcej, Rainbow dalej zaskakująco robi kolejne dropy. Rainbow nie poddaje się do ostatniej sekundy, robi dropy, nie daje przeciwnikowi za wygraną, niesamowicie zawzięty gracz. No ale Pal siedzi już obecnie na trzech ekspansjach, nie wiem jeśli którykolwiek z graczy będzie w stanie go pokonać. Tu
tutaj, prawda, będzie za chwilę Apo próbował i spuszę, natomiast ten push jest dosyć biedny. No i Sweden Peace wyszedł właśnie z bazy. Ho, zniszczę was wszystkich. Ej, wy już jesteście zniszczeni. Jesteście zniszczeni. Czemu nikt na mnie nie poczekał? No ale nic. Przed nami główne starcie całego meczu. Apo małą grupą stalkerów rusza na Pala, który po prostu wszystko ołni. Choćby dlatego, że ma 5, czy nie, przepraszam, 4 kolosy, 5 w produkcji. Jest już 5, dobrze liczyłem, wiedziałem po prostu, że jest tam na mapie. No i zobaczymy, co tutaj kombinuje. Główne starcie całego pojedynku będzie pomiędzy Sweden Peace'em, który nie ma żadnych upgrade'ów, przypomnę. U, nie ma plus 1 do ataku, natomiast nie ma charge'a, nie ma blinka, nie ma nic oprócz plus 1 do ataku, nie ma żadnej dodatkowej technologii, natomiast po prostu produkował dużo stalkerów immortali. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w starciu z tak mocno przypakowanym Palem. Armie się ruszają, no i tak naprawdę trwa wyścig technologiczny do tego, kto pierwszy zarąbie Apo. No i czy... no chwilę. Wysuwa na prowadzenie się odrobinkę Sweden Peace, ale nie, Pal już tam jest. Sweden Peace zatacza armię Pala z drugiej strony, no i Pal wie, że jest teraz przyciśnięty mocno i to mocno do pośladków. Sweden Peace atakuje, ale jest jednocześnie sztormowany i atakowany ze wszystkich stron. Wygląda na to, że mamy tu klasyczny gangbang na Sweden Peace, który zaskakująco mocno trzyma się w tym pojedynku. Czyżby miał pokonać Pala? Pomimo tego, czyżby Sweden Peace miał wygrać walkę na dwa fronty? Niemożliwe. Nie, jednak za dużo było tych kolosów. Brakło immortali. Przez chwilę to wyglądało naprawdę groźnie dla Pala, ale teraz już wszystko wygląda w porządku. No i Pal walczy tutaj na wszystkie strony. Immortale Sweden Peace'a nawet nie próbują fokusować Pala, prawda, odpuszczają mu. Pal natomiast walczy na dwa fronty, ponieważ go po prostu stać. No i cóż, Pal jedzie dalej, niszczy właśnie działka w bazie przeciwnika. Apo mówi GG i w ten sposób mamy zwycięzcę pojedynku. Uwaga, żeby wszyscy wiedzieli, kto są na mapie. Wygrywa Pal. Tak jest, Sweden Peace ma jeszcze jednostki, natomiast zupełnie nie ma technologii na to, żeby się odbudować, żeby zrobić coś innego. Nie będziemy czekali do samego końca, aż Pal wykończy Sweden Peace'a, ponieważ Sweden Peace'owi ewidentnie tutaj brankuje. Dziękuję wszystkim za uwagę. Chyba że Pal chce jeszcze wykończyć Sweden Peace'a. No to popatrzymy jeszcze na tą ostatnią bitwę. Może coś się zmieni, prawda? Zobaczymy, nie sądzę, ale w każdej sytuacji bez wyjścia jest jakieś wyjście. Kolosy natomiast po... straszny damage wyżądają. Łącznie z zelotami. Wszystko tutaj jest, wszystko niszczy. Sweden Peace pada. Bez upgrade'ów, bez niczego. Plus 3, no sorry chłopie. Tak się niestety tego wygrać nie da. A zatem Pal zostaje zwycięzcą naszego dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej gali Free For All z Jegwenem. Odsłona pierwsza. Zatem za chwilę do was wracamy z kolejną grą. A was, drodzy YouTubianie, jak zwykle pozdrawiamy, ponieważ zobaczycie to na archiwum.